Arnold Schiffman, którego w rozmowach z przyjaciółmi zdarza mi się nazywać moim prawdziwym szefem, urodził się w 1882 roku w Ulanowie. Studiował w Krakowie filozofię, pisał teksty kabaretowe, grane przez wielkich aktorów Teatru Słowackiego sztuki, no a potem wpadł na pomysł, żeby zjechać do Warszawy i w Warszawie zbudować Teatr Polski. Myślę, że teatr pociągał Schiffmana dlatego, że był po prostu Polakiem. Mieszkał w Krakowie, w którym teatr był zawsze bardzo aktywny. Teatr był miejscem innym niż dzisiaj, z czego powinniśmy również zdawać sobie sprawę. Teatr był centrum życia kulturalnego w tamtych czasach. Schiffman był dyrektorem teatru prywatnego i wiedział, że nie wolno zapominać o pieniądzach. Stał twardo na ziemi i jako poeta teatru wiedział, że tak jak on chyba to sformułował sam, że trzeba sięgać nieba, ale stać twardo na ziemi. To, co mnie uderza w życiu, w drodze pana dyrektora Arnolda Schiffmana, to to, że 35 lat jego dyrekcji to przeżyte trzy systemy polityczne, społeczne, gospodarcze, to trzy grupy odmienne widzów. To również najróżniejsze faktury artystyczne. Jestem przekonany, że pan dyrektor Schiffman miał wiele zainteresowań, ale proszę mi wierzyć, że jeżeli ktoś prowadzi teatr przez 35 lat, jeżeli jest jego dyrektorem artystycznym, jest dyrektorem administracyjnym, jest jego reżyserem, to większość czasu poświęca teatrowi i na to nie ma sposobu, żeby tego uniknąć. Myślę, że to, co nowego wprowadził dyrektor Schiffman, to pojęcie zbiorowego charakteru pracy, że praca rekwizytorów, kolegów oświetleniowców, praca muzyków, aktorów czy choreografa stała się pracą równoważną. Wszystkie te elementy odgrywały rolę w teatrze Schiffmana, a nie tylko aktor, a nie tylko balet lub tekst.